Was po raz kolejny na naszym kanale o jakże wdzięcznej nazwie Unbridled Buffalo. Ja jestem Ann, to jest Karol, Jup jak wolicie, Anna i Karolina. I dzisiaj mamy dla Was unboxing. Wiem, że sporo osób tęskniło za unboxingami na naszym kanale, ale my musiałyśmy się zebrać, usiąść razem w końcu i coś otworzyć, ponieważ wydaje mi się, że o wiele bardziej ekscytujemy się, gdy jesteśmy razem, niż jak robimy unboxingi osobno. A tak się składa, że mamy paczkę z K-popową. Poprzedni film bardzo Wam się spodobał, jeżeli chodzi o wyświetlenia. To widać, że Wam się spodobało, także podoba Wam się zamawianie z polskich stron, dlatego mamy tutaj kolejną paczkę z K-popową i Karol ma na sobie taki malutki spoiler, jeżeli chodzi o rzeczy, które tutaj w środku tego pudełka się znajdują. Nie ma tam takich koszulek, takie koszulki możecie znaleźć w wersji, jeżeli jesteście zainteresowani, także widać, że K-pop powoli albo raczej bardzo szybko przejmuje Polskę i możemy znaleźć K-popowe na druki, na koszulkach. Możemy już częściej znaleźć również w sklepach płyty, jak na przykład w MediaMarkcie, w Empiku, są płyty BTS, ale również wiele stron polskich udostępnia nam najnowsze płyty i jest to też między innymi K-popowo. Tutaj możecie na tej stronie kupić lightsticki, płyty, przypinki, kubki, poduszki, po prostu wszystko. Wszystko. I my do tej pory używamy rzeczy z poprzedniego unboxingu. Karol dzisiaj spała na poduszce z Sehunem. Moja poduszka z Czynem aktualnie jest w praniu i to nie dlatego, że mój ube bierze ślub i spodziewa się dziecka. Chcesz mu zrobić pranie mózgu, tak? Jest w tym pudełku też jedna rzecz, którą miałyśmy w poprzednim pudełku, która tak mi się spodobała, że musiałam sobie zamówić inny wzór, ale to zaraz zobaczycie, ponieważ oczywiście najpierw czeka nas ten rytuał otwierania tego wszystkiego nożyczkami. To zawsze nam idzie po prostu... No nie idzie nam to nigdy. A jest tutaj kilka rzeczy, których już nie mogłyśmy po prostu doczekać, a położymy na nich swoje łapki, także... Nagrywamy to dzisiaj, Szuki obserwuje z tyłu i pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i napiszcie nam w komentarzu, która z rzeczy podoba Wam się najbardziej. Wszystkie linki oczywiście będziecie mieli w opisie, gdybyście chcieli kupić to samo co my, a ja lub już coś innego. Całkiem dużo rozmawiam, więc zajmijmy się tym, co najciekawsze, czyli co jest w tym pudełku. Nie jest ono duże, w sumie jest nawet całkiem spore, ale waży dosłownie nic. Także ja się trochę boję, czy tam jest moje zamówienie, ale mam nadzieję, że tak. I w ogóle jest zaklejone tą sławną taśmą, której ja nie pamiętam z pierwszego zamówienia, chyba jeszcze jej nie było. Wtedy nie istniała, tak się wydaje. Ale ta sławna taśma kpopowo.pl, różowa, w kolorach... Właśnie, ostatnio ktoś nam zwrócił uwagę, czy mamy jakieś konotacje z K-popową, ponieważ nasze logo i logo K-popowe jest w tych samych kolorach, aczkolwiek jest to zupełny przypadek. Więc uwaga, uwaga, otwieram pudełko. Anna zawsze ma talent do otwierania pudełek, więc dajmy jej na to 2 godziny. Widzicie to skupienie? Jeszcze trochę. Opowiem może Wam o Ann. Ponieważ Ann ostatnio pojawia się rzadziej na kanale i bardzo zabolał mnie komentarz, który brzmiał: gdzie jest Ann i dlaczego Karol przejęła kanał? Karol nie przejęła kanału, tylko po prostu Karol ma więcej czasu, żeby nagrywać filmy, ponieważ Ann musi wszystko zmontować, a potem musi spać. Znaczy, nie żebym ja nie spała, ale śpię troszeczkę mniej niż ona mimo wszystko. Więc nie martwcie się, Ann siedzi koło mnie, jak widać. Cała, żyje! Żyje, cała i zdrowa, mogę się nawet uszczupnąć. Halo, żyjesz? Odczuwam jakiś dyskomfort. Udało mi się to otworzyć podczas tej rozmowy. I uwaga, uwaga, potrzymaj pudełko. Uwaga, otwieram to przy Was. My tego jeszcze oczywiście nie widziałyśmy, bo to zobaczycie w tym samym momencie, w którym my... Na tym polegają właśnie unboxingi. Żadna folia bombowa. Wow. Taki... Nie widziałam takiej nigdy. Dobra, jest tutaj czarna folia bombowa i... Powietrze. Tak, to wygląda w środku. No i myślę, że wszyscy to widzą. Tak, wszyscy to widzą, wiadomo, więc Karol, się dzieje. Karol, uwaga, poczęstuj ja się. Ja pierwsza. Tak, poczęstuj się. Nie mogłam się doczekać. To jest... Połóż mi, sama to. Ja nie potrzebuję nożyczek, niczego nie potrzebuję. Matko. To jest rzecz, którą ja chciałam zdobyć w Korei, ale została wykupiona, więc nie wiem, jak miły Michał zdobył to, że ja mogłam to sobie zamówić na K-popowo, ale to jest baby Chimi w najbardziej słodkiej postaci. Ale zdejmę teraz to dziwne coś z jego uszu. Chyba nie. To jest kolejny Chimi do mojej kolekcji. Baby Chimi, najbardziej słodka istotka na świecie.
Ja teraz jestem w miłości, mogę skończyć ten film. Ogólnie może was trochę dziwi, że kupujemy jeszcze BT21 w Polsce, mimo tego, że przywiozłyśmy trochę tego z Korei. I Jimmy Hall pojawił się niedawno na kanale, ja jeszcze swojego Szuki Hallu nie nagrałam, ale uwierzcie mi, że też mam sporo rzeczy z Szukim. Aczkolwiek tego w Korei po prostu nie było, a jak coś chcecie, to wszędzie, nawet na końcu świata, to zdobędziecie. Także jeżeli było na polskiej stronie, to dlaczego tego nie zamówić? I Karol właśnie w tym filmiku o Jimmy'im powiedziała, że w Korei nie było absolutnie nic z tej kolekcji Baby, oprócz magnesów, tak, które obie sobie kupiłyśmy, także no nie miałyśmy szans tego kupić, ale to jest słodkie i pewnie też dużo osób nie rozumie do końca tej fascynacji BT21. Ale uwierzcie, że my mamy podobną obsesję na przykład na punkcie zabawek z Kakao Friends albo ogólnie z Line Friends, nie tej kolekcji BT21 stworzonej z BTS, tylko ogólnie postaci. Ci, którzy używają koreańskich komunikatorów, na pewno wiedzą, co to jest Kakao Talk i tam są emotki właśnie z APeachem na przykład albo z Ryanem, na których punkcie Korea też ma obsesję, także przywiozłyśmy też rzeczy z postaciami stamtąd, po prostu to nam się kojarzy z Koreą i może dla niektórych to jest dziwne, ale dla nas nie jest dziwne i mamy kolejną rzecz właśnie z BT21 i w tym pudełku jest jeszcze jedna rzecz z BT21, ponieważ mój Szuki z tyłu, ten przywieziony z Korei, będzie miał przyjaciela i tutaj jest znowu historia, ponieważ ja przez pół godziny na K-popowo byłam i oglądałam maskotkę Kukiego, czyli różowego królika BT21 i ja go chciałam przywieźć z Korei już dwa razy. Próbowałam. I ja naprawdę już miałam odłożone pieniądze na niego, chciałam go kupić i okazało się, że mamy 7 minut do odlotu naszego samolotu i niestety na lotnisku go nie kupię, a to był właśnie mój plan, żeby nie mieć nad bagażu i takiej maskotki w walizce. Chciałam kupić maskotkę Kukiego, która jest właśnie tak duża jak ten Szuki z tyłu na lotnisku, ale spóźniłyśmy się trochę na samolot, a raczej miałyśmy kilka takich przygód, które sprawiły, że prawie zamknęli nam bramkę przed nosem, także nie kupiłam tego Kukiego. Tak, dokładnie. I chciałam kupić Kukiego na stronie K-popowa, ponieważ strasznie mi się podoba ten królik, ja ogólnie kocham króliki, ale Karol mnie przekona, że ja potrzebuję tego Szukiego. Ten jest taki mięciutki. O matko, jaki on jest mięciutki. Jaki on jest mięciutki, jest taki mięciutki i ma zupełnie inny uśmiech. Podtrzymaj mi proszę przez chwilę tego Szukiego, pokażę wam tego. I on też w sumie się uśmiecha, ale w zupełnie inny sposób niż ten mniejszy. W ogóle różnica między tymi dwoma Szukisiami. I ten jest taki chropowaty jak ciastko. On był właśnie taki specjalnie inny, z innego materiału niż inne maskotki BT21, a ten już jest takiego bardzo, bardzo mięciutkiego pluszu. Nie wiem, po prostu mam obsesję, okej, obie mamy obsesję. Nie komentujmy tego. To pudełko teraz wygląda trochę biedniej, ale jeszcze kilka rzeczy. I to jest coś, czego nie zamawiałyśmy i to jest taka nakładka na drzwi. Na drzwi. Na klamkę. Stop. Stop wstęp tylko dla fanów K-pop i witaj w świecie K-pop. Ej, to jest świetne i w kolorach naszego kanału. Dobra, kolejna rzecz też należy chyba, nie, to jest moje. Tak, to jest to twoje. To jest kolejna rzecz z BT21, której w ogóle nie widziałam w Korei. To jest taki holder, jak to nazwać po polsku? Trzymadło. Trzymadło. Taki pokrowiec. Pokrowiec na karty i z tego co pamiętam były dostępne z, chyba z RJ-em jeszcze. Ale ja wzięłam wszystkie postacie z BT21 i do końca nie wiedziałam, jak to wygląda w środku. O, już wiem. Także to wygląda tak, a w środku jest po prostu przegródka folijka na dwie karty i uwierzcie mi, to się przydaje. Jeżeli macie coś takiego, karta miejska, karta kredytowa, debetowa lub dowód, sam dowód i legitymacja i nie trzeba mieć wielkiego portfela, a moja torba z niewiadomych przyczyn zawsze waży przynajmniej 5 kg, chociaż ja nic w niej nie mam, to może poza 16 szminkami. To jest możliwa przyczyna, dlaczego ona zawsze tyle waży, aczkolwiek po prostu sama idea tego strasznie mi się spodoba, że nie muszę mieć nie wiadomo ilu kart, a ja zawsze gubię kartę moją płatniczą gdzieś w środku portfela, zawsze ją gdzieś włożę, więc może ta mała rzecz sprawi, że w końcu będę miała ją w jednym miejscu, aczkolwiek Karol na przykład to w ogóle by się nie sprawdziło, ponieważ ona nosi przy sobie 35 do 45 kart lojalnościowych do każdego sklepu, także taka karta i tutaj proszę wylosuj coś. Losuję, ale to jest znowu twoja rzecz.
Tak ja zamówiłam trochę więcej rzeczy i to jest właśnie ta rzecz, o której wspominałam na początku, ponieważ w pierwszym naszym unboxingu w tej paczce były właśnie dwa takie worku plecaki, to się chyba nazywa, z BTS i one są strasznie, strasznie wygodne. My je nosimy do tej pory cały czas, aczkolwiek uznałam, tak może to dziwnie zabrzmi, ale uznałam, że nie do każdego miejsca chcę iść z wielkim logiem BTS. I na przykład w Korei jest to trochę dziwne, ale nawet nie chodziło mi o to, żeby w Korei nie nosić logo BTS, a bardziej o inne koncerty, ponieważ my często nosimy na koncerty aparat, a jak nie aparat, to inne rzeczy. I właśnie powiedziałam, że ten worku plecak jest strasznie wygodny, ale logo BTS nie pasuje do każdego koncertu, a nawet pasuje tylko do jednego. I my raczej nie jesteśmy z tych osób, które noszą k-popowy merch wszędzie. I na koncert SF9 czy 80s wolałybyśmy nie iść z logo BTS na plecach. Także kupiłam sobie na k-popowo drugi taki worek, tylko tym razem z rysunkiem, z grafiką, która pasuje do wszystkiego, czyli właśnie takim typowym koreańskim serduszkiem z palcy i tak on wygląda. Jak już mówiłam, są strasznie wygodne. Ja po prostu chciałam coś takiego, co mogę założyć i do pracy, i na koncert, i na miasto, i do Korei, i po prostu wszędzie. Dokładnie. Tutaj jest jeszcze twoja rzecz jedna, żeby nie było, że ja tylko wszystko tak, mówiłam. Jest tu jeszcze jedna moja rzecz i chyba jest połączona z kolejnymi twoimi rzeczami. Nie wiem nawet co tu jest, nie pamiętam. Została jedna paczusia, którą spróbuję otworzyć, ale chyba potrzebuję do tego nożyczki, wiesz? Zaraz wyleci wszystko tu. Jeszcze przetnę coś ważnego. O! Zupełnie zapomniałam, że to zamówiłam! Zupełnie zapomniałam, że to zamówiłam! Okej, więc znowu ja, znowu BT21, wow! Zamówiłam coś, czego ja w ogóle nigdzie nie widziałam, ani w internecie, ani w Korei, czyli kubek z Shukim. I tutaj jest napis Line Friends, czyli to jest oryginalny kubek i jest nawet hologram tutaj. A ja go naprawdę ani za pierwszym razem w Korei w BT21 nie widziałam, ani za drugim razem nie widziałam, że takie kubki istnieją. A na K-popowo on był i nawet był dość tani, także zaraz wam pokażę w ogóle jak on wygląda w całości. Tutaj ma Shukiego, tutaj napis BT21 Shuki i autograf i znowu ta sama grafika z Shukim. Taki kubek, ale jest cudny i mi się strasznie podoba. My ogólnie kolekcjonujemy z Karol kubki. To jest obsesja. Tak, i tutaj jest napis kocham wszystko, ale uważaj na mleko. Tak. Wiadomo, nie wiem, no mi się bardzo podoba prosty kubek słodki taki z Shukiem, czyli z moją ulubioną postacią z BT21, ale to pewnie wszyscy już na tym kanale wiedzą. I została nam jeszcze jedna rzecz, która nie była połączona, tak jak myślałyśmy na początku. I czy ty zamówiłaś to? Tak. Ona nawet nie wie, co ja zamówiłam. Ja aż wstanę, żeby wam to pokazać, bo chyba nie będzie tego widać z daleka. Zamówiłam to, czyli naklejkę holograficzną z napisem Jimin i serduszkiem, żebym mogła sobie przykleić na ARMY bombę. Ja nie wierzę, nie wierzę. Naklejka z Jiminem i naklejka z Shugo. Czy K-popowo nie za często ogląda nasz kanał? No to jest w tym momencie. Dlaczego masz mojego biasa? Odwrotnie. Odwrotnie? Tak. Idealnie, także tutaj już pudełko jest puste, są tutaj tylko nożyczki i śmieci. I dajcie znać koniecznie, jak wam się podobały nasze zakupy. Nawet nie myślałam, że będą aż tak BT21. Tak, nie byłam tego świadoma. I pozdrawiamy miłego Michała za to, że jest świadomy tego, kto jest naszym biasem w BTS. Ale szykujemy też dla was inne K-popowe unboxingi i w ogóle bardzo dużo rzeczy, tylko musimy sobie je umiejscowić w czasie. Tak. Ale jeżeli jesteście zainteresowani K-popowymi rzeczami, naprawdę z każdej kategorii, od lightsticków przez albumy po takie rzeczy jak przypinki, to zajrzyjcie do opisu, tam macie link do strony K-popowo i do tych rzeczy, które my zakupiłyśmy. Zauważyłam, że wszystko zawsze tam się wyprzedaje. Wydaje mi się, że nie uda mi się kupić na K-popowo lightsticka 80s. Także kupowanie na K-popowo może być czasem trudniejsze niż zakupienie biletów na koncert BTS. Tak. Ale nie poddawajcie się, ponieważ jedną z największych zalet polskich stron sprzedających K-pop jest to, że nie musicie płacić cła i nie musicie wypełniać żadnych papierków do żadnych urzędów i to jest po prostu błogosławieństwo. Naprawdę, uwierzcie mi. A jest ich sporo. Tak. A jeżeli chcecie to wszystko przywieźć z Korei, to musicie się wiązać z dużym nadbagażem. I my to już jak naprawdę... My? Tak, my to już naprawdę przeżyłyśmy, już nam jest naprawdę wszystko
wszystko jedno, ale najważniejsze jest to, że Szuki będzie miał przyjaciela mniejszego Szukiego i w końcu Karol udał się spełnić marzenie, czyli zakupić baby Chimiego. Dziękujemy Wam za 60 tysięcy subskrypcji, które niedawno pojawiły się na naszym kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!